Siema. Po emisji ostatniego filmiku dostałem od Was sporo pytań. I takich technicznych, dotyczących ogólnie budowy samochodów, ale też takich, jak właściwie wygląda ten nasz motorsport od kuchni, czyli jak wygląda nasz warsztat. Postanowiłem, że dzisiaj Wam to pokażę. Zapraszam. No to co? To wskakujcie do środka. Jesteśmy w naszym showroomie. Projekt wyścigowego BMW. Do tej pory to jest jedyna ofiara koronawirusowej afery. Projekt jest chwilowo zawieszony. Mam nadzieję, że to nie potrwa. Za długo niebawem będziemy mogli wrócić do pracy przy tym samochodzie. Mitsubishi Lancer Evo 10. Bestia. Na pewno o nim słyszeliście. Kierowcą tego samochodu jest Sebastian Luty. Ja jestem pilotem. Ten samochód przejeździł 3 pełne sezony wyścigowe. On się domaga odbudowy. Zobaczcie, jak on wygląda. Połamane błotniki, połamane zderzaki, powgniatane drzwi, porywane progi. To auto przeszło naprawdę wiele, a Sebastian go nie oszczędza. Natomiast ta praca nie poszła na marne. Spójrzcie na naszą ściankę chwały. To są puchary, które wyjeździliśmy wspólnie z Sebastianem. Tu mam swoje biureczko, fotel. Nie mam zbyt dużo pracy biurowej, ale kiedy muszę coś takiego zrobić, to robię to właśnie tu. Szkice, rysunki, mała ściągaweczka, homologacja R4. Spójrzcie na ten stolik. Stolik jest wykonany z prawdziwych części samochodowych. Te wszystkie części kiedyś były w jakimś silniku. Spójrzcie na ten korbowód. Kawał korbowodu. Myślę, że jest kurwa. Chciałbym Wam pokazać kolejne. Tutaj mamy nasze wyścigowe koła. Mamy miękkie sliki, twarde, średnie, wety. Opony z długim kolcem. Te zapewne pamiętacie z naszej wyprawy do Szwecji na Ice Drift. Mamy swoją maszynę do zmiany opon. Dzięki temu jesteśmy w pełni samowystarczalni i właściwie na 5 minut przed wyjazdem możemy zmienić konfigurację ogumienia. Najmniej reprezentacyjne miejsce, ale jednocześnie bardzo, bardzo ważne, bo to wiecie, najważniejsze. Tutaj trzymamy nasze skarby. Mamy tutaj wszystko. Zapasowe płosie, dyfry, zapasowe silniki, bloki, nieskończona ilość skarbów. Za ładnie nie jest, ale jest tutaj to, co powinno być. Mini szatnia. Z szatni korzysta właściwie tylko Hubert, którego dzisiaj z nami nie ma, ale pozdrawiam Cię, Hubert. Bez Huberta to by nie było tak ładnie w naszym warsztacie. I główne centrum. To jest najważniejsze pomieszczenie w całej tej siedzibie. Tu jest ważne. Hyundai i20 WRC Proto. Myślę, że świetnie znacie ten samochód. Naprawdę piękne auto. Postanowiliśmy go nieco zmodyfikować pod nasze potrzeby. Myślę, że po tych modyfikacjach będzie równie dobrze jeździł, co świetnie się prezentuje. I co jeszcze? Tak, rzecz, bez której prawdziwy warsztat nie może istnieć. Głośnik z mocnym basem. To właśnie on nadaje rytm naszej pracy. Góreczko. Hubert, zostawiłeś znowu kawkę na stoliku, nieumyty kubeczek. Minusik do dzienniczka. Nasza część warsztatowa. Hello, Anastazjo. Oprowadzam naszych gości po warsztacie. Co porabiasz? A, wszyscy sprawdzam płytki, tylko nie CD-a. Czerne. Okej, okay. A co tutaj mamy na tym stole? Opowiedz w trzech słowach. Oj, wiesz co? Tutaj mamy przednią szperę Rally Arta. Tu mamy tylną szperę Rally Arta, którą właśnie spijam na 4,5 kilo, więc musisz sobie sprawdzić, czy Ci pasuje poskładać. Sprawia wrażenie, jakby się znała na tym, co mówi. Dziękujemy. Tutaj mamy stolik z częściami, które czekają na weryfikację. Pewnie poznajecie, są to części silnika. Niestety ten nie podołał zadaniom, które przed nim postawiliśmy. Także tak naprawdę to mentalnie trzeba się pożegnać z tymi częściami. Z tego już nic nie będzie. Skrzynia biegów, całkiem sprawna, czeka na rewizję. I oto i on, nasz Lancer Rally Crossowy. Wiem, że nie wygląda, jakby miał wziąć udział w zawodach za chwilę. Ale myślę, że jakby tak się dobrze wziąć do roboty, to góra 5 minut i byłby skończony. Chłodnica już w bagażniku. Na razie taka tylko na przymiarki, ale miejsce już jest docelowe. I lecimy dalej. Tutaj Wam jeszcze pokażę bardzo ciekawy samochód, dosyć nietypowy jak na nasz warsztat. Spójrzcie, to jest Ford Explorer.
najnowsza generacja, mocno obniżony u nas. Dostanie jeszcze 22-calowe felgi na bardzo niskoprofilowych oponach. Ogromne hamulce. Myślę, że będzie świetny showcar z tego samochodu. I wskakujemy z powrotem do naszego showroomu. W showroomie są takie tylne drzwi. Tam są 3 piętra w dół. Tajne centrum badawczo-rozwojowe oraz piec, w którym kremujemy zwłoki naszych wrogów. Właśnie dlatego nie mamy wrogów. No i cóż, to by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję i zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się. Hej!